tak. Już panu wszystko tak. Kiedy nastał rząd Mazowieckiego, Leszek Balcerowicz zwrócił się do szefa firmy doradcy Krzysztofa Lisa o zajęcie się prywatyzacją w Polsce. Ja byłem w tej firmie, to była prywatna taka spółka założona przez Komisję Zakładową Solidarności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu. No i pojawiliśmy się tam w dniu 1 listopada. Ja byłem pierwszym zatrudnionym. Wcześniej Lis został pełnomocnikiem rządu do spraw przekształceń własnościowych, tak to się nazywało. No i moim zadaniem było zorganizowanie biura w Ministerstwie Finansów, które dawało WIG i opierunek, chociaż niby to była jednostka niezależna. Podległa bezpośrednio premierowi. No i zaczęliśmy od tego, żeby skompletować zespół. Ja działałem tam trochę jako przyzwoitka, dlatego że ja byłem związany z opozycją od dawnych lat. Jeszcze za Gomułki siedziałem, potem byłem internowany, no różne takie. W KOR-ze działałem, więc z punktu widzenia nowej władzy parlamentarnej przede wszystkim Solidarności byłem wiarygodny. Przy czym nabór do tego biura robiliśmy szukając odpowiednich ludzi, którzy po pierwsze znają języki, po drugie no nie są szczególnie skompromitowani, ale nie było kryterium politycznego, sensus stricte. No i wszyscy chodziliśmy w garniturach, nie w swetrach, pod krawatem i mówiono o nas, jako o tych ludziach Balcerowicza, którzy są tacy inni w stosunku do tej krzaśnej struktury Ministerstwa Finansów czy administracji czasów komunistycznych. W 1990 roku wezwał Krzysztofa Lisa i mnie do Urmu. No i tam sekretarka mówi, że pan premier jest u pana premiera i prosi pana ministra, to do Lisa było, bo on był podsekretarzem stanu, czyli minister, a to znaczyło, że Balcerowicz jest u Mazowieckiego. No i on tam wsiąkł, a ja przechowałem się u sekretarki. Tam trwało to godzinę czy półtorej i później wypadł Balcerowicz, on taki żwawy był, tam zrobił ciusiu, myć rączki gdzieś, zanim dumnie Lis, tak, taki był powolny, chociaż młody. Wkroczył, maliki pytam się, co było. A nic nie było, był Kuczyński, rozmawialiśmy o giełdzie, o tym, a z ciekawych rzeczy. No Mazowiecki w pewnej chwili powiedział, że chciał, że ta giełda i te prywatyzacje kapitałowe, to jest interesujące, ale on by chciał, żeby były sklepy. Takie barwne. Kolorowy. On wiesz, jak było w Austrii, jak się skończyła władza radziecka, to natychmiast się sklepy pojawiły, żeby tak było w Polsce. A wtedy łóżka tak na dobrą sprawę się zaczynały, jeszcze ich nie było. Starsi wiedzą, co to znaczy, prawda? Taki handel na ulicy. No i pamiętam, wiedziałem wtedy szczęśliwie, to nie my. Od tego jest Mackiewicz, bo było Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. No i później zaczęliśmy z Balcerowiczem rozmawiać o kuponówce, którą Janusz Lewandowski z Schomburgiem propagowali czy wymyślili. Potem ona się przyjęła w Czechach, w Rosji zresztą ze skutkami fatalnymi, a myśmy byli przeciw. Ale to jest inny rozdział. I teraz płynęły tak dwa dni. Siedzę sobie w Ministerstwie Finansów, aż tu dzwoni sekretarka i mówi: panie Jacku, czy panie dyrektorze, pan minister pana prosi. To znaczy, bo Balcerowicz wtedy w urzędzie, znaczy Rady Ministrów był premierem, bo był wicepremierem, a w finansach ministrem. No to wstałem, poszedłem. On mówi: panie Jacku, mam 5 minut. Taki był. Właśnie.
fatalny dla współpracowników, wymagał niesłychanie. Zresztą był inny niż o nim się mówi. Był lepszy albo gorszy, ale inny. No i chciałbym, żeby pan się zajął prywatyzacją handlu. A ja mówię, gdzie? Ja? Żona robi zakupy. Ja się nie znam. Doświadczenie z przedsiębiorstwa. Ja umiem rozmawiać z radami pracowniczymi, z managementem, czy z inwestorami, ale sklepy, gdzie? A poza tym mówię, jest minister Mackiewicz. Może pana spojrzał i powiedział, no to co, to ja mam pana ministrem zrobić, bo pan inaczej nie potrafi. No jak tak? To machnąłem łapą i wróciłem do siebie i zająłem się organizowaniem z ramienia administracji rządowej prywatyzacji handlu. Znaczy nikt nie wie, jak to było z tamtej strony, jak to działa ta biurokracja, którą wtedy byłem ja. No więc tak, przypominam sobie, że ta rozmowa z Balcerowiczem była w piątek. W sobotę spotkaliśmy się z wiceministrem rynku wewnętrznego Markiem Borowskim i jego człowiekiem Krzysztofem Ulewskim. To był dyrektor Departamentu Prawnego. Rozmowa trwała tak z 2 godziny i uzgodniliśmy, co robi Ministerstwo Rynku Wewnętrznego. Chodziło o to, że podmiot, no spółka, przedsiębiorstwo państwowe jest właścicielem aktywów. Nie można mu zabrać z zewnątrz tych aktywów administracyjnych. Dlaczego? No, dlatego, że ten podmiot prowadzi działalność gospodarczą i ma zobowiązania. Jeżeli się zabierze mu aktywa, to albo się zabierze część działalności, albo, a w ogóle to się majątek zmniejszy, prawda? Jeżeli to nie będzie skompensowane jakoś w prawej stronie bilansu. Czyli tego nie wolno robić. Czyli myśmy nie mogli zabrać sklepów na przykład, cokolwiek by to znaczyło, jeszcze o tym za chwilę będzie, WBHW, co to było? Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Ponieważ się Pakt Warszawski krzykował do wojny, to ta struktura handlu odwzorowywała za komuny strukturę administracyjną, nie tylko dla wygody urzędniczej, dystrybucji, prawda, ale dlatego, żeby łatwiej zarządzać tym. Jeżeli Państwo chcą, ja opowiem o skutkach dla prywatyzacji tej gospodarki, tej struktury, którą budowano przez dziesiątki lat z myślą o tych 2 tygodniach wojny, kiedy armada rosyjska miała się przesunąć. Tak, ale no bo to było bardzo ważne gospodarczo dla Polski. Czyli co zrobił wtedy Borowski? To był jego pomysł. Mianowicie, że zmieniono ustawę o z inicjatywy ministra rynku wewnętrznego ustawę o najmie lokali użytkowych i zostawiono tylko ochronę najemników mieszkaniowych, tak, prawda? Że nie można ich było tak na bruk natychmiast wyrzucić. A tam wprowadzono takie rozwiązanie, że można było rozwiązać umowę, robił to właściciel budynku, tak? Bo mówimy o sklepach, o najem czy dzierżawę. Od momentu wejścia ustawy w życie, ale jeżeli notyfikacja była w danym miesiącu, to do końca tego miesiąca i w ciągu 3 miesięcy następnych ktoś opuścić miał ten użytkownik dotychczasowy tą przestrzeń. No i tak, uchwalono to w kwietniu, jak pamiętam, w Sejmie, były różne ochy-achy, ale zrobiono. Ja zająłem się z drobną grupą współpracowników czymś innym. Było wtedy 49 województw i do każdego z urzędów wojewódzkich wysłałem teleks. No, żadnych faksów nie było jeszcze wtedy. Teleks mówiący, że proszę nam w terminie 3 tygodni, czy tam 2 raczej, 2 chyba, przysłać
konkretne propozycje, co należy zmienić w przepisach prawnych, ustawowych i aktach wykonawczych, żeby ułatwić rozwój sektora prywatnego, czy właściwie zakładanie i prowadzenie firm prywatnych. Tylko, że nie proszę o wypracowania, tylko konkretnie w punktach. Ustawa, artykuł, numer, treść, propozycja zmiany i krótkie wyjaśnienie. I to wszystko. I to poszło w Polskę. Oczywiście w ciągu 2 tygodni to nic nie przyszło, ale później był monit. To była jeszcze administracja stara, oni chcieli się wykazać, więc to tam. A w każdym urzędzie był ten wydział drobnej wytwórczości, czy jak on tam się nazywał, prawda? Więc tam byli ludzie lepsi, gorsi, ale ci, którzy się znali na problemach, tak? I chodziło tam i o okna, że są przepisy jakieś budowlane, o szerokość drzwi, o najrozmaitsze rzeczy. Przyszły te leksy, bo to jest strasznie dużo, tak niewyraźne to był ruch taki fatalny. I to cieliśmy nożyczkami, tam moi współpracownicy układaliśmy według tematów. Komputerów żadnych nie było jeszcze wtedy w administracji. Ja sprowadzałem, pamiętam, pierwsze pecety takich chińskie czy z Tajwanu. Tak. No później to hala maszyn przepisała jakoś w miarę spójnie, z poprawkami jeszcze raz i potem poszło to do ministrów branżowych, przemysłu tam różnych, wszystkich, ale budownictwa. Ale to dotyczyło tylko sklepów czy małych nie, przedsiębiorstw? Nie, w ogóle zakładania firm prywatnych. Tak, no, tej, co to wcześniej mówiło się inicjatywa prywatna. No i to z listem, już to list podpisał jako pełnomocnik rządu, że prosimy uprzejmie pana ministra o szybkie spowodowanie, żeby tam się zająć tym, żeby służby podległe panu ministrowi tam to przeczytały, zrozumiały, ustosunkowały się i prowadziły stosowne zmiany. O to chodzi. Oczywiście nic nie było. Nic. Martwa cisza, upłynęły znowu 2 tygodnie. Już się zaczyna marzec, czy tam połowa kwietnia. Pierwsza i ten. No to co? To poszliśmy, Krzysztof Lis i ja, do Balcerowicza z uprzejmym donosem. Nic nie dzieje. On podobno taką awanturę zrobił tym ministrom. Po kermie, to było posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który był szefem, zgromadził ich tam, że zostali, a tam inni urzędnicy wyszli i podobno, a pan to. No więc i rzeczywiście wprowadzono jakieś zmiany. Oczywiście część nie, część się zgodzili, nie zgodzili, ale proces tych usuwania barier wtedy był. On się odbywał w taki sposób. Dlaczego w taki sposób? Bo ja się na tym nie zdałem. Te zmiany zaproponowali ci urzędnicy wojewodów, a wprowadzili po jakiejś selekcji ci ludzie w ministerstwach. I potem to w postaci kilku drobnych rzeczy weszło. Pan Regulski, i tu dochodzimy do ważnej rzeczy, to był Jerzy Regulski, on był szefem, to jest, fundacji takiej, która się zajmuje samorządem terytorialnym. I pan profesor przygotował zmianę systemu już kończę, samorządu terytorialnego. I wybory były w kwietniu, a wybrano nowych burmistrzów gmin, tam rady gmin i burmistrzów. Oni w maju zaczęli urzędować. W maju wprowadzono te poprawki Borowskiego. No i w maju ja wysłałem dwie walizy. Na początku pierwszy do rad gminnych, a potem drugi tam za 2 tygodnie do burmistrzów. Choinkowo, bo to dotarło do 2400 gmin w Polsce, bo i miejskich, i wiejskich, ale już
nie mieliśmy czasu i chęci, żeby tam ściwolić, które są takie, które takie. Podnowiejskich to właściwie nie dotyczyło się, ale może. Nie. I to poszło albo przez pełnomocników Regulskiego, którzy mieli zrobić kopię i rozesłać to do rad gminnych, a przez wojewodów do burmistrza każdego to miało trafić. Co było w tych listach? Że gratulujemy, że wybraliśmy tego, tego i że teraz wy jesteście jako gmina, samorząd, właścicielami aktywów w tym budynku w śródmieściach miast. I możecie z nimi robić co chcecie. Rząd nie ma nic do tego. My się nie wtrącamy, ale uprzejmie sugerujemy, żeby robić w taki sposób, żeby wymówić dzierżawę tym WPHW, SPOŁ-em i tam innym zgodnie z przepisami i albo w drodze przetargu, albo w jakiś inny sposób wyłonić nowych użytkowników. No jeżeli się zgłosi i wygra ten, który był, no to on zostanie. Ale już czynsze określacie wy. A zarazem proponujemy, żeby zmniejszyć czynsz kwotowo, czy tam jak, jeżeli ktoś ten sklep, to pomieszczenie wyrestauruje stosownie. No i to się zachło. I ostatnia rzecz, którą zrobiłem, pracowałem, jak przypominam, w budynku Ministerstwa Finansów. Poszedłem do pani Dymiaka, taka była młoda, ładna pani tam, która była dyrektorką Departamentu Podatków takich osobistych. I powiedziałem jej, że trzeba dać ulgi podatkowe nowo zakładającym się biznesom. I ona z panią dyrektor Kozłowską, swoją zastępczynią, przygotowały odpowiedni projekt. Ten projekt zakładał, że jeżeli pierwsza faktura została zrealizowana w roku 90, czyli tym, w którym to było, to ten podmiot nowo powstały w postaci podmiotu z nieograniczoną odpowiedzialnością, czyli to spółka wtedy była jawna, tam inne, jest zwolniony przez rok z podatków wszystkich. A wtedy budżet, chociażby ze względu na inflację, miał przychody, więc to nie było deficytu w tym roku. Chociaż już w 1991 lekkiś się pojawił. Mimo tego Dąbrowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, nie chciał podpisać tego, ale wziął Balcerowicz i pamiętam 8 maja podpisał. I tu stworzyła się bardzo interesująca pompa, sąco tłocząca pieniądze, a więc to związana z interesami. Bo nowi właściciele, czyli ci nowi przedsiębiorcy chcieli założyć sklep, czyli jakiś warsztat, no cokolwiek, prawda? Najlepiej przed pierwszym, najlepiej w czwartym kwartale. Więc tak, jeżeli wymówiono w maju, no powiedzmy w czerwcu, tak to do końca czerwca nic, później lipiec, sierpień, wrzesień, to jeszcze to WPHW było, to zostawał czwarty kwartał, październik, listopad, grudzień, prawda? Żeby się wprowadził ten nowy. To czasami było szybciej, raczej trochę później, ale mnóstwo sklepów wtedy powstało i innych podmiotów. Zarazem odnawiano te przestrzenie. Teraz gminy były zainteresowane, żeby to robić, bo miały dochody, a poza tym te nowe elity, które pojawiły się w gminach, dostały wskazówkę. No, ludzie przyszli, co my mamy robić? To byli nauczyciele, lekarze, tam różni, ale oni nie wiedzieli, na czym polega praca w samorządzie. A tutaj mieli pierwsze pismo, które spłynęło na biurko. Podobnie było. Tak. I teraz ostatnie zdanie. To był przypadek. Żaden z nas tego nie przewidział, ale to, że tak szybko, w krótkim okresie w Polsce powstało mnóstwo prywatnych sklepów, to było bardzo ważne, dlatego że nie zdążymy powstać mafii.
nie ma w Polsce, czyli nie było, haraczy. Ja nie mówię tam o stacjach benzynowych, jakieś restauracje gdzieś, ale mało. To znaczy podczas kiedy w Rosji, czy w innych ościennych krajach się bardzo rozwinęły mafie, bo ten proces powstawania tego sektora prywatnego był powolny, w związku z tym świat przestępczy się przystosował. No to jeden wątek, a jeszcze jest mnóstwo. Ja myślę, jeszcze powiem jedno zdanie, że to jest ciekawy temat, że o tym świadczy liczba państwa, którzy tu przyszli i prelegent przez 20 minut dał się poznać jako ciekawy prelegent. Więc jeżeli państwo nie macie nic przeciwko temu, to ja spróbuję jeszcze porozmawiać, żeby jeszcze jedna taka dodatkowa kawiarnia była zorganizowana, kiedy już pan Jacek będzie wiedział, my będziemy wiedzieli.